Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na horoskopie na następny tydzień. I dzisiaj, kochani, niespodzianka na samym wstępie. Nowy rozkładzik mamy na ten tydzień. Zobaczcie, proszę, i powiedzcie, jak Wam się podoba. Ja już nagrałam dwa znaki. Muszę przyznać, kochani, że bardzo, bardzo przypadł mi do gustu ten nowy rozkład. Jest jakiś taki bardziej jasny i klarowny. Ale dajcie znać, jak Wam się to widzi, jak Wam się to podoba, jak Wy to czujecie. I jak zawsze, kochani, zasady. Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne. Bierzemy, co rezonuje, co nie rezonuje, zostawiamy dla osób, które mają to usłyszeć, prawda? I drugi temat. Nagrywam w systemie otwartym. Jak zawsze, możecie dowolnie buszować po kanale i poszukiwać informacji dla siebie. Jeżeli tylko tytuł, cover Cię przyciągnie, znaczy, że tam są dla Ciebie informacje w jakimkolwiek materiale. Natomiast tutaj możecie z kosmogramu poszukiwać też informacji nie tylko w Słońcu, ale też w Księżycu, ascendencie, Merkurem, Wenus, Marsie. Gdzie nie czujecie, kochani? Tak szukajcie. Zapraszam oczywiście na Tarot i Orakle, nowy kanał, który się pięknie, prężnie nam rozwija. Dużo fajnych rzeczy, recenzje książek, kart, nauka tarota, o wahadełku, o różne magiczne rzeczy będziemy tam robić, ale to z czasem. Zapraszam, kto ma ochotę. A dzisiaj, kochani, zapraszam Was już do czytania. Witam wszystkie wagi, witajcie kochani na czytanku. Zobaczmy, co w tym tygodniu wyższej jaźni. Bardzo proszę o informacje dla wag. Mamy nowe czytanie, tak jak mówiłam we wstępie, nowy rozkład. Najpierw mamy relacje, związki, miłość i w tym obszarze dwie pierwsze karty to takie najważniejsze kwestie. No dobrze, i jeszcze trzecia karta tutaj, mamy podpowiedź, jak mamy sobie z tym poradzić. Okej, teraz mamy drugi obszar, biznes, sprawy zawodowe, urzędowe. I tutaj także pierwsze dwie kwestie, to co ważne dla wag. Okej. I jeszcze poprosimy, jak ma waga sobie z tym poradzić. Dobrze, przesuniemy troszkę. Ok. Dobrze, kochani, w sprawach relacyjnych, bez znaczenia jaka relacja, czy to romantyczna, czy jakakolwiek inna, widać tutaj, że potrzeba jest jakiejś prawdy, wyjawienia jakiejś prawdy, bycia szczerym, bycia bezpośrednim. Oczywiście, żeby to wszystko robić z miłością, ale żeby pamiętać też o tej równowadze pomiędzy miłością do kogoś, a miłością własną. Żeby tu pamiętać o tej miłości własnej, o uszanowaniu siebie, swoich potrzeb, swoich uczuć, emocji także. Dobrze, zobaczmy, co tu jeszcze w tych relacjach, bo chcę zobaczyć, jaki obraz nam się tutaj pokażę w całości. Dla wag poproszę wyższej jaźni. Zaangażowanie. No tak. I tu czuję dwie kwestie, kochani. Pierwsza. Czy nie angażujesz się za bardzo w sprawy twojego partnera czy partnerki, zapominając jednocześnie albo nie pozwalając sobie na to, żeby zaangażować się wystarczająco w twoje sprawy, co później sprawia, że jakiś lęk, jakiś strach, bo może nie ma potem czasu, nie masz może czasu, żeby załatwić swoje sprawy, żeby wszystko zrobić, co masz zrobić, bo poświęcasz dużo czasu dla innej osoby. Czuję tu też, wago kochana, że coś ciebie bardzo stresuje, jeżeli chodzi właśnie o jakąś relację, jakieś związki. Jest tu dużo ciężaru na ten temat w myślach twoich. Może gdzieś tutaj ktoś ciebie źle traktuje. Natomiast jednocześnie ty, ja czuję, nie stajesz w swojej obronie i nie mówisz, że to jest dla ciebie złem. To cię boli, to cię krzywdzi. W związku z tym ta osoba nie wie, że to jest dla ciebie niewygodne, bo skoro się nie odzywasz, tej osobie się wydaje, że jest okej. Może nie jest idealnie, ale jej się wydaje, tej osobie, że jest okej. Żeby to się mogło zakończyć, musisz jak ta królowa mieczy podejść do tego ze szczerością, bezpośredniością,
Każda królowa jest kreatywna i potrafi dostosować się elastycznie do nadarzającej się okazji. Więc będzie jakaś okazja, żeby poruszyć ten temat, żeby powiedzieć to na głos. Co ciebie tu boli? Co cię krzywdzi? Zobaczcie. Healing heart. Dokładnie o tym mówię. Jakie serduszko jest tutaj skrzywdzone, ale jednocześnie nic o tym nie mówisz. Milczysz na ten temat. Czyli to jest jakby tak trochę zdradzić siebie, prawda? No nawet nie trochę, nawet bardzo. Bo nie stajesz w swojej obronie. A jest to bardzo tutaj potrzebne, żebyś, wago, potrafiła stanąć właśnie w swojej obronie. Powiedzieć, to jest fajne, to mi się podoba, to mi sprawia radość, przyjemność. Cieszę się, jak tak mówisz, cieszę się, jak tak robisz. Ogromna radość to jest dla mnie. Ale z kolei, jeżeli mówisz to czy tamto, albo tak czy inaczej się zachowujesz, prawda? To wtedy jest to dla mnie krzywdzące, jest to dla mnie bolesne. Inna rzecz tutaj, będzie tu jakaś relacja do zakończenia dla jakiejś wagi. Czyli są tu jakieś relacje, które są toksyczne po prostu. Relacje oparte na niewłaściwych intencjach, może na uzależnieniu od tego czy tamtego. Tu nie będę wymieniać, różne rzeczy czuję. Więc znowu warto spojrzeć w serduszko swoje, prawda? Pogadać ze sobą też i zastanowić się, gdzie tutaj u mnie może być taka relacja? Czy to jest relacja romantyczna? Czy to jest relacja koleżeńska? Czy to jest relacja może sąsiedzka w pracy? Jaka by ona, może w rodzinie? Gdzie pozwalasz się źle traktować, wago, i nic na ten temat nie mówisz, natomiast później niesamowicie to przeżywasz? Myślisz, nie możesz zasnąć, w nocy się budzisz, znowu o tym myślisz. Taki koszmar, z którego się nie budzisz, prawda? Nieustający koszmar. Tu by trzeba ze szczerością do tego podejść i zaangażować się, czuję, w swoje sprawy, żeby załatwić właśnie to, co na dzień dzisiejszy czujesz jako takie bolesne i krzywdzące. To jest pierwszy temat, który tu czuję, kochani. Dobra, prawda ukryta, zróbmy sobie teraz. Ktoś tu przekazuje ci informacje. Ciekawe, czy jesteś osobą szczęśliwą beze mnie. Ktoś się zastanawia. I druga karta. Ktoś mówi, wiem, wszystko popsułam, albo wiem, wszystko popsułem. Też ktoś przekazuje. Czyli ktoś sobie uświadomił tutaj własne błędy, prawda? Popełnione w jakiejś relacji z tobą. Może to być romantycznie, ale pamiętajcie, ja to robię na wszystkie możliwe relacje tutaj, czyli może to być relacja jakakolwiek, ok? No dobrze, tu już troszeczkę mamy rozjaśnione. Zobaczmy jeszcze radę dla wag na ten tydzień wyższa jaźni. Poproszę jeszcze radę. Mamy kartę głupca, czyli tu by trzeba pozwolić sobie na to, żeby ruszyć gdzieś do przodu, żeby uwolnić się od jakiejś blokady. Zobaczcie, tu jest dwa miecze. To wprawdzie mamy sprawy już takie bardziej zewnętrzne, poza domem, że tak powiem, ale ja tu czuję, że dla kogoś łączy się tutaj jakby ta kwestia relacyjna ze sprawami zawodowymi. Może ktoś z was pracuje z kimś, gdzie jest właśnie coś, że tak powiem, na pieńku między wami, ale to nie na zasadzie na pieńku, że jest jakiś konflikt, tylko właśnie ktoś tu cierpi i nie mówi, że to jest bolesne. Tu by trzeba szczerze i prawdziwie powiedzieć po prostu to na głos, tak? Dobra, zobaczmy sobie jeszcze kartę wyroczni na te sprawy zawodowe, biznesowe. Mamy pani lustra, odbicie, obiektywizm. Okej. I mamy wibrację numer 44. Wow, wibracja mistrzowska. No dobrze, okej. W takim razie już sobie dobierzmy po drugiej karcie i zobaczymy. Po kolei dobiorę i potem nam jeszcze tutaj wrócę i ten temat poruszę. Same pentakle póki co. Paść pentakli, królowa pentakli.
No właśnie, tu w rewersie mamy 6 buław. Dokładnie. Tu mamy za to rycerza buław. Teraz się weźmy za tą sferę biznesową, kariera, prawda? Edukacja, finanse. Co tutaj dla was jeszcze? Dobra. Jeszcze mamy królową pentakli. Tu pokażcie. O nie, to jeszcze raz, bo mi dwie karty wyskoczyły. Ja bym chciała tu jedną. Na królową pentakli dla wag. Co tutaj jeszcze? Wyższa jaźni, bardzo proszę. Wyższa jaźni. Możesz mieć poczucie, że tu jest coś przyblokowane. To jest piękna karta. No dobrze. W sprawach biznesowych, relacyjnych tutaj czuję, że coś tu jest przyblokowane. Zobacz. Ale ponieważ są cztery miecze, ja mam takie poczucie, że to ty blokujesz. Z jakiegoś względu ty to blokujesz. Może świadomie, może nieświadomie. Coś tutaj powinno ruszyć z miejsca, poza twoją strefę komfortu musisz wyjść, jeżeli chodzi o sposób myślenia. Coś tu jest przyblokowane. Wiecie co, weźmy sobie jeszcze runę i będziemy widzieć wszystko i wtedy lecimy. No tak, bo już wiem dlaczego chciałam runę. Runa Hagalas. Kochani, w tym tygodniu musi coś runąć, żeby mogło być dobrze. Może musi przejść burza konkretna przez relacje i związki. Zobaczcie, w ten sposób działając jak do tej pory, tutaj jest żadne zwycięstwo. Tutaj jest smutek, tu jest nostalgia taka na zasadzie mam dosyć tego wszystkiego, zostawiam to, odpuszczam sobie, prawda? Zobaczcie, 99 się pojawiło, tu jest 69, ale widać, że tu jest takie 69 niefajne. Jeżeli chodzi tu o jakiś bliźniaczy płomień, to tutaj jak najbardziej ta relacja jest toksyczna, słuchajcie, i powinna być zakończona, bo toksycznej relacji nie da się, kochani, uzdrowić. To można jedynie wtedy zakończyć. Zobaczmy w ten biznes, w te finanse tutaj. Więc tak, gdzieś tutaj blokujesz się na jednym sposobie, na jednym pomyśle, wago. Trzeba by się otworzyć na nowe sposoby, obiektywnie spojrzeć na to, zobacz. Pozwolić sobie na więcej jakiegoś luzu, trochę nawet odrobinkę jakiegoś szaleństwa, chciałam powiedzieć, na zasadzie spontaniczności, prawda? Wyruszyć w nowym kierunku, może obrać zupełnie nowy kierunek, może wejść we współpracę z kimś, z kim wcześniej na przykład nawet ci do głowy nie przyszło, żeby coś takiego zrobić, prawda? Bo zobaczcie, rycerz buław, on jest szalony, on idzie do przodu, on doskonale wie, po co idzie, wie, że chce coś zdobywać. Rycerz buław lubi zdobywać, prawda? Więc tutaj jest właśnie temat zdobywania. Ale jednocześnie to ma cię bawić, to ma sprawiać ci radość, więc jeżeli czujesz, że w sprawach zawodowych masz totalne przyblokowanie, że nie dzieją się sprawy tak jak ty chcesz, nie masz tu już jakiejś takiej chęci większej do pracy w tym obszarze, czujesz zmęczenie i czujesz takie, och, nie chce mi się, prawda? Nie chce mi się kompletnie, nie chcę wiedzieć, nie chcę słyszeć w ogóle, dajcie mi święty spokój, zrobię to, co mam zrobić i po prostu uciekam stąd. Na tej zasadzie, czyli jeżeli tu jakaś waga czuje, że chodzi nie do pracy, tylko do roboty, prawda, żeby zarobić pieniądze, no to tutaj jest podpowiedź, zrób coś z tym. Co masz z tym zrobić? Masz zadbać tutaj o swoje zasoby, czyli zastanów się, czym się chcesz zajmować, jaka praca, jaka wymiana pomiędzy tobą a kimś będzie dla ciebie najlepsza. Czy lubisz pracować w kontakcie z innymi ludźmi, czy może wolisz pracować indywidualnie na takim stanowisku, gdzie nie masz kontaktu z ludźmi przez cały dzień, bo na przykład pracujesz na komputerze, prawda? A może wolisz założyć własną działalność i tutaj może już masz, może chcesz po prostu to rozwinąć, ale chodzi tutaj o to, żeby spojrzeć jakby w siebie i zastanowić się, czego ja szukam, jak paś kielichów, o czym ja marzę, co postrzegam jako takie przyjemne, komfortowe dla mnie, jaką atmosferę w pracy, jaką działalność chcę tutaj wykonywać, prawda? Co będzie dla mnie radością, co będzie dla mnie tą czystą przyjemnością z tej wymiany, z tej codziennej, wspólnej pracy, prawda? Karta Królowej Pentakli mówi, że trzeba by tu też zadbać, kochani, o zdrowie,
o równowagę, o spokój większy, o równowagę w czym? Pomiędzy pracą a odpoczynkiem, prawda? Jakaś tutaj fajna współpraca da ci wymierne korzyści, bo masz dwa kielichy i masz królową pentakli. Czyli widać, że wymierne korzyści wynikające z jakiejś dobrej, właściwej, korzystnej współpracy. Skąd będziesz wiedzieć, że to jest dobra współpraca? Będziesz czuć w sobie, w sercu, że ta osoba jest właściwą osobą. Jeżeli czujesz jakąkolwiek w sobie taką informację, nie, ta osoba nie jest właściwa, posłuchaj tej informacji, bo coś tu musi runąć. Runa Hagalas pokazuje, że coś musisz zakończyć, żeby mogło być lepiej, żeby mogło być sprawniej. Jeżeli chodzi ogólnie o pracę, kochani, bardzo dużo się będzie działo i tu będzie trzeba znowu praktycznie podejść do tego, uziemić się konkretnie. Czyli nie bujać w obłokach, tak jak tutaj na zasadzie, może się samo zrobi, może jakoś zdążę, prawda? Zaczynając tam nie wiadomo o której. Najpierw zrób, co masz zrobić, a jeżeli zostanie ci czas, to wtedy możesz sobie pobujać trochę w obłokach. Rób to właśnie odwrotnie, zobaczcie odbicie, prawda? Czyli w odwrotny sposób do tego podejść, niż zakładasz na początku. Wracając tu do tych relacji i związków, jakaś relacja tu jest kompletnie wywrócona do góry nogami, bolesna, krzywdząca, toksyczna i najlepszym, co możesz dla siebie zrobić, to właśnie pozwolić, żeby to runęło, pozwolić, żeby to jakby przeszło ewolucję w zupełnie coś innego, więc albo musisz, albo no nie musisz, albo po prostu zostawisz tą relację ze sobą, albo z jakiegoś powodu przetransformujesz to w coś innego. Tak, może tu będziecie próbować być na chwilę znajomymi, przyjaciółmi, prawda, żeby się całkiem nie rozstawać, ale czuję, że to i tak idzie ku końcowi, kochani. Dla tych osób, które mają takie ciężkie, toksyczne związki i dla tych, które gdzieś tam mają te dziewiątki u siebie w numerologii albo 69, to ja czuję, że to jest właśnie o was, kochani. Co tu jeszcze chciałam powiedzieć? W sprawach prywatnych też jest pokazane, pozwól sobie na więcej odpoczynku, doceń jakby siebie, zadbaj o swoje emocje, o swoje uczucia, o miłość własną, o wartość własną, popracuj nad tym. Poreperuj to serduszko, które tutaj jest podziurawione, prawda? Pamiętaj o swoich potrzebach też w tym wszystkim. Pamiętaj o tej relacji, o tym związku ciebie z tobą. Bo żeby zacząć uzdrawiać serce swoje, to tu trzeba tą relację doprowadzić do takiej serdeczności między tobą a tobą, do przyjacielskości. Tutaj będzie, jeżeli ktoś ma z was dzieci, będzie trzeba z dzieckiem wyjaśnić pewne rzeczy i będzie trzeba być tutaj konsekwentnym i wytrwałym. Tutaj szczególnie mówię o tych dzieciach, które gdzieś nie chcą się uczyć, bo ja czuję, że tu są jakieś zgrzyty. Nie chce dziecko się uczyć, ty się starasz, a dziecko ma w kieszeni to wszystko, prawda? Więc tu jest jakiś taki stres. Więc trzeba by się zastanowić, jak tą kwestię rozwiązać, ale znowu, wcale nie chodzi o to, że ty masz jakby za to dziecko tutaj to wszystko robić, prawda? Trzeba by się zastanowić tu konkretnie, jak rozwiązać tą sprawę, tą sytuację, bo też czuć, że jest to dla ciebie mocno obciążające. Ogólnie czuję, że w relacjach, w związkach możecie w tym tygodniu poznać kogoś fajnego, może zaprzyjaźnić się z kimś, czy poczuć, że ktoś jest taką fajną dla was osobą, bliską duszyczką. Natomiast ja bym powiedziała pomalutku, nie wchodźcie szybko w tą relację, czy to jest relacja romantyczna, jaka by nie była. Pozwólcie sobie, żeby to pomalutku się rozwijało, pomalutku, żeby wchodzić w to zaangażowanie większe, dlatego że tu widać, że macie dużo stresu. Myślicie o czymś ciągle, coś jest tutaj, coś się nie udaje i masz takie poczucie porażki. Może myślisz o przeszłości tutaj jeszcze i dlatego w ten sposób, prawda, czujesz. Tu by trzeba to uzdrowić, kochani, ten obszar, żeby dopiero wchodzić w nową relację, szczególnie tutaj mówię oczywiście o relacji romantycznej teraz, prawda? Czyli jeżeli serduszko masz nieuzdrowione po wcześniejszym związku, najpierw uzdrów to serce. Czyli wejdź w tą relację ze sobą, po przyjacielsku, z serdecznością. Doceń swoje potrzeby. Uznaj te swoje potrzeby, że też je masz.
zatrosz się o swoje uczucia, emocje, o swoje serduszko, a później dopiero jak to ci się uda zrobić, pomyśl o wchodzeniu głębiej w relację, która tutaj gdzieś się pojawia. Generalnie, kochani, tydzień pod tytułem Hagalas, no nie będę wam tutaj czarować. To nie jest łatwy tydzień. To jest tydzień, który wnosi jakieś duże wyzwanie, gdzieś, gdzie będzie się coś działo. Może być jakaś trudna rozmowa do przeprowadzenia, może być jakieś radykalne zakończenie czegoś. Może być jakieś odcięcie, może ktoś będzie chciał z wami zerwać relacje, albo wy z kimś. Może tutaj w pracy się coś zadzieje takiego, co zmusi ciebie do bardzo szybkiego działania, prawda? I może tam coś przez to, że za szybko, jakiś błąd może się wkraść. Więc uważajcie, kochani, bardzo w pracy, jeżeli macie odpowiedzialne stanowisko, szczególnie gdzieś tam na przykład przy przeliczaniu, czy przy jakichś takich rzeczach, gdzie trzeba się mocno skupić, uważajcie, bo ten tydzień może sprawiać, że troszkę będziemy tutaj bujać w obłokach. Tak, i co jeszcze wam chciałam, kochani, powiedzieć? No jeżeli chcecie, żeby więcej się dowiedzieć na temat tej runy, poczytajcie, bo ona ma bardzo dużo różnych znaczeń. Jedni ją kochają, inni jej nienawidzą, tej runy, i bardzo się jej boją, tej energii, więc każdy tutaj odbiera ją inaczej. Jeżeli ktoś tu rozwija się w ogóle duchowo, bo tego nie powiedziałam, kochani, co chcę powiedzieć, czasie teraz może być taki potężny przełom. Możesz otrzymać dużo informacji, wiedzy, która przyjdzie do ciebie z kompletnie niespodziewanych przez ciebie źródeł. Natomiast wniesie to absolutnie radykalną zmianę w twoim życiu, więc tak to tutaj czuję. Okej, kochani, zobaczmy sobie teraz mini wybierz kartę na trzy możliwości. 1, 2, 3. Okej, możecie zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie, jak zawsze. Idziemy po kolei. 1. Mamy zdecydowane tak. Numer 2 mamy nie. Numer 3. Najpierw odpuść przeszłość. Dokładnie. Dobrze, kochani, to tyle. Życzę wam wszystkiego dobrego w tym tygodniu i dajcie znać, jak wam się ten nowy rozkładzik podoba. Pozdrawiam serdecznie, pa, pa.